Jeśli czytaliście sagę o Wiedźminie Geralcie lub graliście w gry CD Projektu o przygodach Białego Wilka, z pewnością wiecie, że Wiedźmini zostali stworzeni po to, by zabijać potwory, a w zasadzie to chronić ludzi przed potworami. Oczywiście za pewną opłatą, gdyż w zależności od siły potwora, walka z przeróżnymi monstrami niesie za sobą oczywiście mniejsze lub większe ryzyko śmierci, a poza tym, jakkolwiek lubiani nie byliby przez społeczeństwo Wiedźmini, ci plugawi odmieńcy też muszą z czegoś przecież żyć, aby dalej móc chronić ludzkość. Ale jeżeli poświęciliście uniwersum Wiedźmina nieco więcej czasu, macie zapewne świadomość, że Wiedźmini nie zawsze muszą zabijać potwory, na co wpływ mają przeróżne przyczyny. Czasem wystarczy zdjąć z kogoś urok, innym razem potwór nie sprawia w rzeczywistości zagrożenia, jakiego obawiają się ludzie, i wtedy Wiedźmin w zależności od własnego sumienia może zdecydować się spieniężyć kontrakt lub jednak odpuścić i przekonać ludzi do swoich racji, ale Wiedźmini mogą zdecydować się nie zabijać potwora również z przeróżnych innych powodów, postępując w zgodzie z własnym systemem wartości. Tak czy inaczej, dzisiaj zamierzam przedstawić wam 10 rodzajów potworów, których z przeróżnych powodów Wiedźmini decydują się mimo wszystko nie zabijać. Zapraszam do oglądania. Przed obejrzeniem muszę ostrzec was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, zarówno gier, jak i książek. Zacznijmy dziesiątkę od najbardziej typowego i chyba najczęstszego w uniwersum Wiedźmina, przypadku, kiedy niektórzy Wiedźmini decydują się nie zabijać potwora, czyli takiego, kiedy okazuje się nim być osoba przez kogoś przeklęta. To znaczy, potworem, z którym zmierzyć ma się Wiedźmin, jest najzwyklejszy człowiek, który w wyniku klątwy przemienił się w takiego potwora. Najczęściej dochodzi do przemiany w teriantropa, jakimi są wilkołaki, kotołaki, szczurołaki czy niedźwiedziołaki. Ale zdarzają się też inne rodzaje klątw, związane przykładowo z rzucaniem jej na nienarodzone jeszcze dziecko, czego wynikiem mogą być strzygi czy porońce. Tego typu potworów nie trzeba zazwyczaj zabijać, aby je unieszkodliwić, a wystarczy w cudzysłowie zdjąć z takiego osobnika klątwę, dzięki czemu Wiedźmin nie tylko zakończy problemy ludzi, którzy Wiedźmina wynajęli, ale też dodatkowo uratuje czyjeś życie. Swoją drogą powiedziałem, że wystarczy w cudzysłowie, gdyż często zdjęcie klątwy okazuje się trudniejsze, bardziej skomplikowane i zdecydowanie bardziej problematyczne niż zwyczajne zarąbanie potwora. Dlatego też niektórzy Wiedźmini mimo wszystko decydują się na zabicie takiego monstra, nawet mając świadomość, że jest to osoba przeklęta. Chociaż oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy Wiedźmin nie zdaje sobie sprawy, że może z kogoś zdjąć urok i nieświadomie zabija taką osobę, czego przykładem może być zabity przez Geralta w Sercach z Kamienia królewicz Ropuch. Kolejne istoty uznawane przez ludzi za potwory, o których wiemy, że Wiedźminom zdarza się ich nie zabijać, są wampiry wyższe. Są to jedne z najpotężniejszych istot w uniwersum Wiedźmina i na pierwszy rzut oka przypominają one ludzi, których formę potrafią zresztą przybierać. Wampiry wyższe są na tyle potężne, że prawdopodobnie niewielu Wiedźminów zdołałoby pokonać jednego z przedstawicieli tego gatunku, nie mówiąc już o zabiciu, gdyż wampira wyższego zabić może tylko inny wampir wyższy. Te potężne potwory nie odbiegają swoją inteligencją od ludzi i część z nich potrafi nawet koegzystować z niczego nieświadomymi ludźmi, nie robiąc im przy tym krzywdy. Świetnymi przykładami takich zasymilowanych wampirów są od pewnego momentu swojego życia przyjaciel Geralta z Rivii Emil Regis Rohalec Terzi w God of War, a także do pewnego momentu swojego życia Detlaf van der Eretain. Pierwszego z tych potworów Wiedźmin Geralt ani myśli zabijać, a w przypadku drugiego decyzja zależy od nas graczy pod koniec wydarzeń dodatku do Dzikiego Ogonu Krwi i Wina. Nie zmienia to jednak faktu, że gdy przedstawiciel wampirów wyższych jest nastawiony wrogo do gatunku ludzkiego i stanowi on dla ludzi realne niebezpieczeństwo, Wiedźmini, pomimo inteligencji tych potworów, jak najbardziej są w stanie ich unieszkodliwić. Ale to dotyczy każdego potwora rozumnego, bo przecież tak naprawdę sama inteligencja potwora nie jest tak istotna, jak jego nastawienie do ludzi. Wysoka inteligencja po prostu najzwyczajniej w świecie zwiększa szanse na możliwość porozumienia i co za tym idzie pokojowego dogadania się z potworem. No ale przejdźmy już do następnego punktu listy. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Haha, nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię co w mojej mocy. Innymi, zdecydowanie mniej humanoidalnymi, choć być może równie inteligentnymi potworami, których Wiedźmini zwykli nie zabijać, są
smoki. Zarówno legendarne złote smoki, jak i te tak zwane smoki właściwe, czyli zielone, czarne, czerwone i białe. Te olbrzymie stworzenia żyją samotnie lub w parach, nie tworzą większych grup i żywią się najczęściej najłatwiejszymi do upolowania, acz wystarczająco dużymi zwierzętami. Dlatego też, jeśli znajdują się blisko ludzkich osad, wybór często pada na hodowane przez nich bydło, co z pewnością nie polepsza ich relacji z ludźmi. Mimo to smoki nie polują na gatunek ludzki, który uważa smoków za swojego wroga. Zresztą ludzie organizowali i organizują różne polowania na te stworzenia, lecz kierują się oni głównie chęcią zysku. Jak przecież powszechnie wiadomo, smoki mają skłonność do pilnowania niezwykle cennych skarbów, a poza tym przeróżne trofea z ciał tych olbrzymich gadów posiadają olbrzymią wartość, no i nie można zapominać o ich cennych dla czarodziejów krwi i łzach. Ale nie są to powody, przez które ludzie są tak negatywnie nastawieni do smoków. Przedstawicieli tego gatunku jest na świecie tak mało, że większość ludzi przez całe życie nawet na żadnego smoka nie trafia. Niechęć ludzi do smoków wzięła się z problemu z odróżnieniem od smoków ich zdecydowanie mniej szlachetnych kuzynów, drakonidów, takich jak oszluzgi, widłogony czy wiwerny, które to często uprzykrzają życie ludziom, na przykład wykradając chłopom bydło. A dlaczego wiedźmini nie zabijają smoków? Ano dlatego, że oni posiadają tą podstawową wiedzę o potworach, rozróżniają smoki od drakonidów i wiedzą, że ci pierwsi, po pierwsze, nie wyrządzają ludziom większych szkód, jeśli się ich nie sprowokuje, po drugie, są inteligentne, swoją drogą potrafią się nawet porozumiewać telepatycznie, po trzecie, są bardzo silne, więc stanowiłyby olbrzymie zagrożenie nawet dla wiedźmina, i po czwarte, są po prostu na wyginięciu. A propos istot będących na wyginięciu, kolejną kategorią potworów, których wiedźminom zdarza się nie zabijać, są gatunki wymierające. Świetnym przykładem takiego potwora może być pojawiający się w krwi i winie ostatni znany przedstawiciel bazyliczka srebrzystego o imieniu Jocasta, na którego zlecenie może przyjąć Geralt z Rivii, a następnie po uzyskaniu większej informacji o tym stworzeniu, o tym, że jest zagrożony wyginięciem i jak jest odgrodzony od siedzib ludzkich, biały wilk może zdecydować się pozostawić bazyliczka srebrzystego przy życiu. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko, a zważając na to, że potwory typu bazyliszek nie są na tyle inteligentne, żeby z własnej woli nie robić krzywdy ludziom, wielu wiedźminów zdecydowałoby się na zabicie takiego potwora, nawet pomimo zagrożenia wyginięcia danego gatunku. Ale w tym przypadku Jocasta była pod ochroną człowieka, który był gotowy zapłacić za pozostawienie jej przy życiu. Swoją drogą osobą, która aktywnie broniła zagrożonych gatunków, nawet niebezpiecznych potworów, był występujący w sadze czarodziej Doregaraj z Wole, znajomy białego wilka. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduję. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. Zrobiłem, co w mojej mocy. Specjalnie rozwiesiłem ostrzegawcze plakaty, żeby nikt nie ucierpiał. Kolejnym, jeszcze innym rodzajem potwora, którego wiedźminom zdarza się nie zabijać, są wszelkiej maści inteligentne trolle, z którymi da się dojść do porozumienia. Niektórzy przedstawiciele troli zwykłych, skalnych czy lodowych potrafią porozumiewać się do pewnego stopnia za pomocą języka wspólnego, dzięki czemu wiedźmini nie zawsze muszą ich zabijać, a zamiast tego wynegocjować z nimi warunki zakończenia konfliktu z ludźmi, którym dany troll czy grupa troli zagraża, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnego przelewania krwi, zadowalając przy tym wszystkie strony konfliktu. Mało tego, niektóre trolle potrafiły się na tyle zasymilować z ludźmi, że koegzystują z nimi na co dzień. Świetnym przykładem takiej koegzystencji może być najczęściej wykonywany przez trolle zawód, czyli bycie trolem mostowym, który pilnuje danego mostu oraz regularnie go naprawia, a w zamian pobiera symboliczną opłatę za możliwość przemieszczania się nim. Tego typu trolle nie tylko dobrze funkcjonują pośród ludzi, ale też są często dla nich bardziej opłacalne finansowo od regularnego, samodzielnego zajmowania się mostem i wynajmowania innych ludzi, aby go naprawiali, gdyż robiliby to za zdecydowanie większą stawkę niż troll, który w dodatku świetnie sprawdza się jako obrońca takowego mostu. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej! Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę! I naprawisz most. Naprawię! Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie.
Drugą połowę listy potworów, których nie zabijają wiedźmini, otwierają hybrydy, gdyż niektórzy przedstawiciele tej kategorii również zdarzają się być nieszkodliwi dla ludzi. Oczywiście do hybryd należą tak śmiertelnie niebezpieczne stworzenia jak gryfy, mantikory czy harpie, lecz do tej kategorii potworów należą również stworzenia posiadające sporo ludzkich cech, takie jak syreny, sukuby oraz ich męskie odpowiedniki inkuby. Są to stworzenia inteligentne i zarówno wśród syren, jak i sukubów występują jednostki nie tylko nie stanowiące dla ludzi zagrożenia, ale też będące w stanie z nimi koegzystować, dlatego też zdarza się, że wiedźmini postanawiają ich nie zabijać, a zamiast tego doprowadzić do rozwiązania danej sytuacji za pomocą dialogu. W przypadku syren, Geralt był świadkiem, jak jedna z nich zakochała się z wzajemnością w księciu Bremerwood, Aglovalu, dla którego zamieniła nawet rybi ogon na ludzkie nogi, a jeśli chodzi o sukuby, to w Dzikim Gonie mogliśmy się przekonać, że Biały Wilk zdecydowanie nie jest jedynym wiedźminem, któremu zdarza się oszczędzać te ciekawe istoty. No proszę, po Geralcie się spodziewałem, ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Pomimo, że zarówno w grach, jak i sadze, Geralt z Rivii musiał walczyć z przedstawicielami podwodnej cywilizacji Vodianoi, tak zwanymi ryboludźmi, w pierwszej odsłonie growej trylogii mogliśmy się przekonać, że po pierwsze istnieją przedstawiciele tego gatunku będący pokojowo nastawieni do ludzi, wyznający dodatkowo tego samego bożka co oni, a po drugie istnieją nawet społeczności ludzi wyznających owe potwory. Sprawia to, że Vodianoi są kolejną kategorią potworów, których wiedźmini nie muszą zawsze zabijać, a czasami nawet groziłyby im za to konsekwencje, nawet nie ze strony innych ryboludzi, lecz samych ludzi. Co ciekawe, przedstawiciele tej podwodnej cywilizacji nie są wrażliwi na srebro, jak większość potworów, a ich cywilizacja jest bardzo stara, rozwinięta i znają oni chociażby techniki obróbki metali. Jako że da się z nimi porozumieć, wiedźmini nie muszą rozwiązywać konfliktów między nimi a ludźmi siłą, tylko mogą rozstrzygać je pokojowo, poprzez dialog, czego świadkami mogliśmy być w czwartym akcie Wiedźmina, gdzie ludzie pod przywódcem Juliana pokłócili się z Vodianoi o skarby z ich głębin. Jak powiedzieć Wiedźmin w waszym języku? Wiedmolol? Ból musieć być. Bez bóla wychodzi głąb. Świetnie. Zatem jestem Wiedmolol ból. Tak, ty być. Do potworów, których wiedźmini nie muszą, a nawet nie chcą czasami zabijać, z pewnością należą również niektóre z kategorii reliktów, czyli często najciekawszych i najstarszych gatunków na kontynencie. I tak, podobnie jak w przypadku hybryd, spośród reliktów wyróżnić można oczywiście wiele potężnych i bardzo niebezpiecznych stworzeń, takich jak czarty, biesy, szarleje czy niektórzy przedstawiciele leszych, ale do reliktów należą również strachliwe, nieszkodliwe i inteligentne bożątka, rozumne i często niewyrządzające większych szkód Sylwany, czy rzadko spotykane, bo swoją drogą ciężko jest je rozpoznać, acz chyba najczęściej próbujące zasymilować się z ludźmi, Dopplery. A Geralt posiada wśród tych ostatnich nawet dobrego przyjaciela o imieniu Dudu, którego spotykamy w Dzikim Gonie. Niejednokrotnie podczas czytania sagi oraz grania w gry Redów, na drodze Geralta stawali przedstawiciele tych gatunków, a czasami Biały Wilk przyjmował nawet na nich zlecenia i wiele razy ostatecznie konfrontacje z nimi kończyły się bez niepotrzebnego przelewu krwi. Co ciekawe, pomimo że z Leszym nie można porozumieć się w języku wspólnym, tak jak z pozostałymi wymienionymi przeze mnie potworami, zdarzają się przypadki, że i tego potwora wiedźmini nie zabijają. Jeżeli przykładowo jakaś ludzka społeczność przyzwyczaiła się do życia leszego w puszczy obok ich osad, a nawet się z nim w jakimś stopniu zżyła. Całkiem niedawno darowałem życie nowigradzkiemu Dopplerowi, który kradł jedzenie dla Skojatel, chociaż za jego głowę oferowano mi okrągłą sumkę. Wdzięczny ci jestem. Niewielu już nas zostało. No widzisz, widzisz! Nie jest taki zły! Wypuśćmy go! Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Łżesz. Każdy wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom. Nienawidzisz nas wszystkich! Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju.
Na początku tej listy opowiedziałem wam o odczarowywaniu istot przeklętych zamiast ich zabijania. Ale tak się składa, że niektórych przeklętych nie trzeba nawet odczarowywać, a wystarczy zostawić ich w spokoju, gdyż takie życie im po prostu odpowiada, panują oni nad sobą i nie stanowią dla nikogo zagrożenia. Tak może być na przykład w przypadku wilkołaka Vincenta z pierwszego Wiedźmina, który używa swojego wilkołastwa do zwalczania przestępczości w mieście. Poza tym wilkołastwo nie zawsze musi być wynikiem klątwy, czasami jest po prostu dziedziczne i niektóre dzieci rodzą się wilkołakami. Geraltowi swego czasu zdarzyło się nawet spotkać rodzinę wilkołaków, której oczywiście nie miał zamiaru zabijać. Innymi istotami uznawanymi za przeklęte, których nie trzeba ani odczarowywać, ani tym bardziej zabijać, są inteligentne aguary, znane również jako wikseny, czyli lisice. Co ciekawe, owe stworzenia w przeciwieństwie do wilkołaków nie są teriantropami, a anterionami, czyli nie są ludźmi przybierającymi zwierzęcą postać, tylko na odwrót. Są zwierzętami, w przypadku wiksen dokładniej stworzeniami przypominającymi lisy, potrafiącymi przebrać humanoidalną postać, które podobnie jak wilkołaki są inteligentne i nie zawsze stanowią zagrożenie dla ludzi. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Znaczy mnie. Ostatnim potworem, którego Wiedźmini również nie muszą zabijać, jest przypadek, którego nie wiedziałem do jakiej kategorii dopasować, dlatego też postanowiłem wymienić go osobno. Jest to przypadek jedyny w swoim rodzaju, gdyż chodzi mi o pojawiającego się w pierwszej odsłonie Wiedźmina żywego przedstawiciela miejskiej legendy, Vetale, czyli inteligentnego, gadającego Graveira, będącego pod gatunkiem Ghoula. Nie wiadomo, co jest powodem tak wysokiej inteligencji Vetali, gdyż jest to u innych Ghouli niespotykane, a z tego co wiemy od owego Ghoula, jego rodzinka również nie należy do zbyt rozmownych. Ale to, że owy stwór jest inteligentny i potrafi mówić, nie oznacza jeszcze, że jest niegroźny dla ludzi, prawda? Na szczęście Vetala wykorzystuje swój intelekt i jest nastawiony do ludzi pokojowo, nie atakuje ich, a żywi się tylko martwymi. Zresztą najczęściej przebywa właśnie na cmentarzu wyzimskim. Ups, przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, Ghoula nie widzieliście? To już niestety koniec dzisiejszej listy. Swoją drogą, pamiętajcie, że to, iż potwór jest inteligentny, potrafi mówić i tak dalej, nie oznacza jeszcze, że nie jest niebezpieczny i wiedźmini nie muszą go zabijać. Niektóre potwory i demony wykorzystują swoją wrodzoną inteligencję do niecnych czynów, czego przykładami mogą być chociażby wiedźmy z krzywuchowych moczarów, czy źli przedstawiciele gatunków potworów, które wymieniłem w dzisiejszym odcinku. Pomimo, że świat nie jest oczywiście czarno-biały, potwory, podobnie jak ludzie, dzielą się na te złe i dobre, a mianem złego potwora, można by określić zapewne niejednego człowieka. Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas, żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Bardzo serdecznie zapraszam was jeszcze do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału, a w opisie znajdziecie jeszcze linki do mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Na razie.